Cześć, dzień dobry. Kolejny dzień z energetyką dnia. Energetyka dnia jest wskazówką, podpowiedzią poprzez połączenie przeze mnie numerologii z tarotem, jak energia dnia danego się niesie, abyśmy wiedzieli, co robić, a czego też nie robić, żeby sobie nie przeszkadzać w możliwościach. Ja jestem tarotistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota. Numerologia, karty anielskie, wyrocznie. To są techniki, którymi się param, a dzisiaj chciałabym z Wami się podzielić właśnie informacją, co tutaj właśnie widzę w dacie dzisiejszego dnia, co możemy sobie zrobić. Oczywiście podzielcie się informacjami, jak ta energetyka na Was działa i czy rezonuje. No i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować profilu. A zatem dzisiaj 23 października. Jest to dzień, w którym emocje będą grały dosyć sporą rolę. To może być dzień, w którym możemy chcieć czuć się przytuleni, ale pamiętajcie o tym, żebyśmy nie tkwili w przeszłości, nie rozpamiętywali tego, co nas boli, ale również nie uzależniali siebie od kogoś. Tego też poczucia wartości, szczęścia, bo jestem sama, bo jestem sam, a nie jestem osobą wartościową, jestem niepełna, bo jestem sam. Nie tędy droga, w tę stronę głowę nie uruchamiamy. Taka jest też wskazówka. W relacjach trzeba zwrócić uwagę na formę komunikacji, czyli to, jak wyrażacie swoje potrzeby, bo to się tutaj też mocno uaktywniło. Warto też zwrócić uwagę na to, żeby dbać o swoją niezależność. Nie musicie być dla wszystkich, bo też powiedzenie nie, nie jest czymś strasznym, czy też okrutnym, że się tak wyraża. To jest też dzień, w którym warto wykorzystywać wszelkiego rodzaju możliwości i okazje, które się będą nadarzały. Bo dzięki tym okazjom będziecie mogli również rozwijać nie dość siebie wewnętrznie, ale również i na płaszczyźnie emocjonalnej, taka większa, nazwijmy to, równowaga będzie. Dzisiaj również możecie być proszeni o tak zwaną protekcję. Zatem zwróćcie uwagę, czy w ogóle chcecie w takiej formie funkcjonować i chcecie ją tutaj realizować. I teraz tak. Warto też postawić troszkę na siebie i na to, żebyśmy byli widziani jako osoby ambitne, bo to też pozwoli na lepszą ocenę w charakterze pracy. Zatem, jeżeli jesteście już aktywni zawodowo, to to, że jesteście ambitni, może zaprocentować. Natomiast, jeżeli szukacie pracy, pokażcie, że jesteście osobami ambitnymi i nie boicie się wyzwań, ale też i nowych tutaj działań, które się rysują. W sumie to to samo. A zatem, reasumując, ochota przytulenia, natomiast nie rozpamiętujemy przeszłość. Zwrócić uwagę też na to, że nie musicie być dla wszystkich. Protekcja może być realizowana wobec Was. To jest też taka wskazówka. Dbać o też poczucie własnej niezależności i wykazywać się taką energią, która mówi o tym, że mogę iść do przodu, nie boję się wyzwań i wręcz wyczekuję tego, co przede mną. Życzę Wam dobrego dnia. Dajcie znać oczywiście, jak ta energetyka z Wami rezonuje. No i oczywiście zostańcie ze mną.